Dzień dobry. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma krótkiej historii teatru Zbigniewa Raszewskiego. Ja tak będę trochę i nawiązywał do tego, co już zostało powiedziane, bo sporo wątków będzie się powtarzać albo będę z nimi dyskutował. Nie ma Raszewskiego, znaczy nie ma Raszewskiego, nie ma krótkiej historii, ale to nie jest zaproszenie do jakiejś prowokacji czy dziwnego konstruktu myślowego. Nie ma jej jeszcze. Jeszcze 5 lat. Człowiek, którego tutaj widzimy na obrazie Witkacego z 1932 roku, twierdzi w 1971 roku, że polski czytelnik, który chciałby się czegoś dowiedzieć o teatrze, tak w ogóle, ale o teatrze nic nie wie, no to jest skazany na czytanie albo bardzo rozrzuconych publikacji, monografii, oczywiście też prasy teatralnej, ale jest skazany na autorów, jeśli chodzi o kompendia, obcych. No i tak mamy wydanego całkiem niedawno Nikola, u którego Kudliński widzi bardzo dużo przekłamań, zwłaszcza jeśli chodzi o mówienie, o postrzeganie polskiego teatru w kontekście dramaturgii romantycznej. No otóż Nikol twierdzi, że słowacki to wcale nie jest żaden oryginał, ponieważ w Teatrze Elżbietańskim wypatrzył sobie coś, co stara się naśladować. Tak samo w Panu Jowialskim u Fredry mamy dużo zapożyczone z Szekspira, znowu z Poskromienia złośnicy. A jeśli polski czytelnik zna niemiecki i sięgnie sobie do Das Europäische Drama Fechtera, to tam znajdzie 17 stron podpisanych teatr rosyjski, teatry żydowskie, Czechosłowacja i tam też informacji o polskim romantyzmie na przykład nie znajdzie wcale. Więc Kudliński postanawia, że zaimprowizuje własny podręcznik do historii polskiego teatru narodowego, którego, jak uważa, brak. Jest rok 1972, listopad, drukarnia w Łodzi kończy wydruk krótkiej historii teatru polskiego według Kudlińskiego, czyli rodowodu polskiego teatru. I teraz zobaczę, czy uda mi się, tak, udało mi się przestawić. Tak wygląda okładka rodowodu polskiego teatru i jest w towarzystwie kilku innych książek Kudlińskiego. Kudliński pisał publicystycznie, pisał popularyzatorsko i jego inne książki o teatrze mają właśnie taki rys. Pierwsza była tutaj niepokazana, w 1957 roku wydana pod teatralną szminką, to jest zbiór recenzji Kudlińskiego, które są ułożone w taki sposób, aby czegoś nauczyły. On miał bardzo dużą potrzebę edukowania poprzez cokolwiek pisał. Później była Maska i oblicze teatru, a Vade mecum teatromana zostało wydane po rodowodzie w 1973 roku i wszystkie są opowieścią o tym, jak teatr wygląda, jak wygląda od kulis, jak wygląda praca aktora, reżysera i tak dalej dla osób, które są teatrem zainteresowane. Ale co z tym rodowodem polskiego teatru? Pojawił się w 1972 roku i mimo, że dzisiaj raczej nigdy do niego nie nawiązuje, już wtedy był w jakiś sposób anachroniczny. Anna Boska w teatrze napisała w 1973 roku recenzję o rodowodzie. I napisała, że jest to książka kłopotliwa, że jest to książka niespodziewana, że jest to książka wręcz problematyczna ze względu właśnie na to, że pojawiają się w niej takie terminy, które już dawno przebrzmiały. Ale żebyśmy troszeczkę też naszkicowali, o co chodzi z Kudlińskim, nie chcę zabierać za dużo czasu, ale parę faktów przedstawię z jego biografii, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę postać fascynująca ze względu na to, w jakim okresie żył i że był świadomy tego, co działo się wówczas na świecie,
w świecie kultury, geopolityki i tak dalej. Gudliński pochodzi tak naprawdę z XIX wieku, bo jeszcze zdążył się urodzić w 1898 roku i załapał się na I wojnę światową jako żołnierz. Jako młody chłopak wyjechał pod Wiedeń do szkoły kawaleryjskiej, został ostatecznie artylerzystą i nawet nie strzelał, a był obserwatorem, czyli kierował ogniem baterii artyleryjskiej na froncie, na początku froncie wschodnim, później wyjechał do ciepłych krajów na front włoski, brał udział w bitwie pod Isonco, był ranny, wrócił do Krakowa i tam udało mu się zadekować do końca I wojny światowej. Wziął jeszcze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, po wojnie ukończył prawo, zaczął pracować jako bankier, skończył to prawo, uzupełnił jeszcze o doktorat nauk prawnych, ale że jego pasją był teatr, zaczął dość szybko publikować. Jako krytyk, jako publicysta, ale także jako literat, prozaik. To było również jego takim zajęciem, które później pomogło mu pisać no, z dość dużą swadą. Ominę teraz okres międzywojenny i dalsze, bo o tym będzie mowa w kontekście całego wywodu. Dopowiem tylko, że zmarł w 1990 roku. I bardzo lubię to podkreślać, że Kudliński przeżył jako weteran I wojnę światową. W okresie międzywojennym nastąpiła jego taki rozkwit jego działalności. W czasie okupacji bardzo czynnie działał, siedział za Niemca, później po zakończeniu wojny siedział w więzieniu komunistycznym za działalność antyustrojową, no i jeszcze dożył tej III Rzeczypospolitej, więc wydaje mi się, że jest postacią dosyć interesującą choćby z tego punktu widzenia. Co z tym rodowodem? Kudliński zarzekał się, kiedy go napisał, że to nie jest dzieło naukowe w żaden sposób, że to jest bardziej esej, że on po prostu dał upust temu, co nawarstwiało się w nim przez lata. Właśnie między innymi to, że brakuje takiego kompendium do nauki o teatrze narodowym i to Anna Boska mu tam wybacza w swojej recenzji w teatrze, ponieważ walor takiej gawędy o teatrze dla osób, które chciałyby czegoś tam się dowiedzieć, jest niewątpliwie dobrej jakości, chociaż po latach można też wytykać Kudlińskiemu błędy, ale zwalmy to na karb tego, że jest podejście eseistyczne, że się zarzeka, że to nie jest naukowość. Ale rodowód polskiego teatru ma oprócz swojej takiej swojej warstwy gawędziarskiej również drugą warstwę. To jest wykład. To jest wykład anachroniczny chyba już w roku 72 i trzecim, kiedy rodowód się pojawia. To jest wykład o stylu narodowym, o żelaznym repertuarze, o tym, że teatr to autor, to dramat, o tym, że reżyser nie może robić wszystkiego, na co ma ochotę, że musi szanować logikę, poetykę, dramaturgię, zawartą w dziele dramatycznym, że nie wolno mu wszystkiego, że może eksperymentować, bo do tego służy teatr i też eksperymentowanie pozwoli wyłonić styl narodowy, ale nie może tego robić bez żadnych ograniczeń. Dodatkowo jeszcze przydałoby się oprócz tego większego szacunku dla autora troszeczkę ograniczenie techniki w teatrze, no i jednak z drugiej strony eksperymentowanie. Co skłoniło człowieka, który ma 75 lat, do napisania takiego manifestu, który trafił właściwie w próżnię? 10 lat później, na sesji poświęconej 85. urodzinom, jubileuszowi Tadeusza Kudlińskiego, Jan Michalik powiedział, to jest dla mnie takie fascynujące, że powiedział w jego obecności, że tak czytając to, co Kudliński ma do powiedzenia o teatrze, to można wysnuć wniosek, że jest to wstecznik, człowiek odmawiający nowatorom swobody, że jest to właśnie ktoś anachroniczny. No, później oczywiście to, ja to wyrwałem z kontekstu specjalnie, bo fajnie brzmi. Później dodał, że no nie, tak to nie było. Kudliński tak naprawdę to rozumiał tych nowatorów i tak dalej. No ale właśnie dlaczego? Żeby to zrozumieć, musimy się cofnąć do
czasu, kiedy światopogląd teatralny Kudlińskiego się kształtował, czyli do okresu międzywojennego. Kudliński działał w Komisji Teatralnej Miasta Krakowa, współpracował w ten sposób na przykład z dyrekcją Teatru Słowackiego i ścierał się tam z ówczesnym dyrektorem Karolem Fryczem o to, że nie dopuszcza dyrektor Frycz debiutantów do sceny, nie pozwala im pokazywać swoich świeżo napisanych dramatów. I Kudliński zresztą przeżył bardzo podobne rozczarowanie debiutanta. Co prawda nie napisał żadnego dramatu, ale ze swoimi przyjaciółmi Adamem Bunszem i Wiesławem Goreckim przygotowali, zafascynowani studium o Hamlecie Wyspiańskiego, przygotowali swoją nową inscenizację Hamleta, nową realizację Hamleta. W 1936 roku wyszła broszurka, to oni przygotowali zdecydowanie wcześniej, mieli gotową całą rozprawę dotyczącą inscenizacji, mieli konstrukcję sceny, mieli zaprojektowane kostiumy, no i spotkali się oczywiście z odmową. Kudliński postanowił bić taką szpilkę Karolowi Fryczowi, a zresztą, że miał zdecydowanie więcej przemyśleń, to w 1936 roku napisał do Ilustrowanego Kuriera Codziennego tekst dwuczęściowy, który zatytułował Mielizny teatralne i napisał tam w nim między innymi, że właśnie dyrektorzy teatrów blokują debiutantów. Że to jest moje ulubione sformułowanie, dopiero wieko trumny otwiera wrota teatru. Później jeszcze zdenerwował się na styl kształcenia aktorów, zwłaszcza, o to mnie też bardzo interesuje, zwłaszcza ich przygotowanie dykcyjne, bo on nie zdzierży tych ławek i tych miłości, które padają ze sceny wówczas. Więc Kudliński postanowił działać. Oczywiście Frycz odezwał się. Zaczęła się, powiedzielibyśmy to dzisiejszym, dzisiaj wszędzie wszyscy wrzucają jakieś słówko z młodzieżowego słowa roku. No to zaczęła się, to już akurat nie jest dosyć nowe, zaczęła się inba. Odezwali się zarówno debiutanci, jak i dyrektorzy teatrów. Dyskusja roztoczyła swoje kręgi poza Kraków, bo odezwali się też przedstawiciele Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej z Warszawy, proszę nie mylić z TKT, to jest zupełnie coś innego. Jeden wniosek był zdecydowanie ważny, dlatego o tym mówię. Adam Bunsz, ten od realizacji Hamleta, zaproponował powstanie Teatru Grzechu. Miałaby to być taka eksperymentalna scena, na której aktorzy, dramaturdzy, reżyserzy, wszyscy mogliby sobie swobodnie grzeszyć, czyli popełniać błędy, szukać, poszukiwać, sprawdzać nowe rozwiązania, sprawdzać sceniczność swoich dzieł. No i ten Teatr Grzechu oczywiście nie miał szans powstać. A że Kudliński skrytykował także szkolnictwo teatralne, powiedzmy, czy przygotowanie do zawodu, to w 1936 roku złożył wniosek w ministerstwie właściwym do spraw oświaty, wyznań religijnych, oświecenia publicznego, o stworzenie szkoły aktorskiej, szkoły dramatycznej. No musiał czekać na to 3 lata. Ale w międzyczasie Teatr Grzechu powstał, ponieważ Kudliński został kierownikiem tak zwanej mikrosceny. To była efemeryda, która miała znaczne ambicje, bo chcieli wystawiać Witkacego, chcieli wystawiać Micińskiego wtedy. Udało im się wystawić jedynie 3 jednoaktówki Goreckiego. No ale wystawili, później zniknęli ze względów finansowych, ze względów też innych. No niestety impreza się skończyła, ale w roku 1939 powstała ta wnioskowana przez Kudlińskiego szkoła teatralna. Nazwano ją Studio 39 i za główny cel postawiono sobie na początek zrobienie bardzo przyspieszonego kursu teatralnego, kursu aktorskiego dla członków Studia 39 i wyrobienie się z tym kursem na Dni Krakowa, które się odbywały latem, żeby przygotować spektakl na te Dni Krakowa. To był ten słynny kawaler księżycowy Niżyńskiego, spektakl plenerowy, który wystawiono na Dni Krakowa. Słynny chyba też, zwłaszcza ze względu na udział jednego aktora, który grał byka wówczas.
Warto jeszcze wspomnieć, że w tym okresie międzywojennym Kudliński napisał takie dwa teksty. To są na przykład zdjęcia ze studia 39. Po lewej stronie Tadeusz Kudliński to jest ten pan stojący po prawej stronie na pierwszym planie. Dopowiem w tym czasie, że w 37 i w 39 roku ukazały się dwa ważne teksty Kudlińskiego. Teatr powszechny i teatr syntetyczny. Kudliński zastosował w nich swoją ulubioną później konstrukcję, którą stosował jako taką paranaukową metodę. Szukanie antynomii, ścierających się przeciwieństw, konstruowanie dialektyk i skonstruował taką, zauważył taką dialektykę teatru elit i teatru mas. Ideałem byłoby zjednoczenie, synteza na teatr powszechny, który nie ma granic klasowych, stanowych. Widział, że taką syntezę próbowały osiągnąć rewolucje francuska i rosyjska. No niestety obie robiły to źle ze względu na to, że postanowiły bazować na chwili. Nie odwoływały się do tradycji, postanowiły stworzyć coś z niczego, coś absolutnie nowego, a dla Kudlińskiego eksperyment ma rację bytu, co właściwie udowadniają jego własne eksperymenty i próby tworzenia czegoś, co zaradziłoby brakowi, ale jeżeli eksperymentujemy, mówi Kudliński, to powinniśmy szanować tradycję, ponieważ istotą eksperymentu jest wychylanie się raz do jednego, raz do drugiego ekstremum tradycji i przyszłości, konserwy i jakiejś nowoczesności. Studio 39 przestaje istnieć w 1939 roku ze względu na wybuch wojny, ale niedobitki z tego studia dalej spotykają się u Kudlińskiego w domu, gdzie prowadzi on rozmowy, opiekuje się zespołem, robią próby i w taki sposób powolutku docieramy do daty 22 sierpnia 1941 roku. Wtedy opiekę nad zespołem Kudlińskiego, tymi niedobitkami ze studia 39, przejmuje Mieczysław Kotlarczyk, ten legendarny twórca i dyrektor Teatru Rapsodycznego. Kotlarczyk w 1942 roku pisze tekst programowy, który jest właściwie powtórzeniem tego, co już powiedziałem o wizji teatru Tadeusza Kudlińskiego. To jest repertuar romantyczny, to jest szacunek dla autora, dla literatury, to jest próba wypracowania nowego stylu, znalezienia nowego sposobu inscenizacji, zwłaszcza właśnie wielkich dzieł romantycznych. Oczywiście Kotlarczyk jest jeszcze większym radykałem niż Kudliński i on twierdzi coś, co jest nie do obrony dzisiaj już absolutnie, że Gutenberg utrumnił słowo i proponuje wobec tego coś zupełnie przeciwnego, to znaczy prymat słowa. Z lekcji 16 Mickiewicza wywodzi, że aktor Teatru Rapsodycznego ma być takim rapsodem, aoidą, który będzie jedynie słowami w stanie wywołać w widzach, w słuchaczach wszystko to, co będzie potrzebne. Na początku, w warunkach okupacyjnych, taka poetyka rapsodyków jest jak najbardziej zrozumiała. Grają w sytuacji zagrożenia, więc recytują to, jak wyglądają dekoracje, jakieś scenografia, no, ich w ogóle zupełnie nie ma, ale Kotlarczyk chce to kontynuować dalej. Wieczory rapsodyczne, właśnie takie w kształcie okupacyjnym, spotkania w prywatnych domach, recytacje, to będzie kształt przyszłego jego teatru. Oczywiście też zamierza wyjść na scenę, jeżeli taka scena własna się pojawi, i zamierza wyjść w plener, ponieważ kolejnym krokiem będą wielkie widowiska plenerowe. Oczywiście wszystko na literaturze romantycznej i na Piśmie Świętym, bo orientacja Kotlarczyka, w tym Kudlińskiego, jest zdecydowanie patriotyczna i religijna w tym chrześcijańskim wydaniu. Teatr, w który teatr rapsodyczny się zamieni, będzie się nazywał teatrem naszym. To będzie teatr nasz, będzie ostateczną krystalizacją tego, do czego dążą rapsodycy.
Spektakle rapsodyczne, mimo tego, że to już są oczywiście powojenne, mimo że tak odżegnywały się od jakiejś plastyczności, w gruncie rzeczy były plastyczne, ponieważ można powiedzieć, że były takimi ruchomymi, mało ruchomymi, ale obrazami, które tu za dużo się nie działo. Oczywiście głosowo się działo i w pierwszym okresie teatr rapsodyczny naprawdę doprowadził do mistrzostwa operowanie chórem, operowanie jedynie głosem i mową ludzką. No niestety taka poetyka nie przystawała do czasów powojennych. Była nieprawomyślna, może lepsze byłoby określenie nie lewomyślna. Kotlarczyk też musiał się zmierzyć z głosami na przykład takimi, których wyrazicielem był Tadeusz Peiper, który powiedział, że może nie nazywajmy rapsodyków teatrem, bo to nie jest żaden teatr. To jest świetny, znakomity dom opowieści, ale to nie jest teatr. Dodatkowo oczywiście zarzuty na tym tle światopoglądowym również były. Tadeusz Kudliński towarzyszył rapsodykom w ich drodze jako recenzent, nie nadworny, ale towarzyszący, ale długo nie natowarzyszył się, ponieważ w 1948 roku został aresztowany na 7 lat, a teatr rapsodyczny został zlikwidowany niedługo później, po 5 latach, w 1953. Nie udała się ta pierwsza realizacja stylu narodowego, o którą zabiegał Kudliński. Teatr rapsodyczny odrodził się później w 1957 i istniał przez 10 lat. Kudliński wyszedł z więzienia, wrócił do towarzyszenia rapsodykom już nie tylko jako taki towarzysz, może recenzent towarzyszący, ale bardziej jako strażnik stylu. Widział, że Kotlarczyk, który musiał iść na wiele ustępstw, artystycznych, ideologicznych, sięgając po epikę, po dzieła obce, których tak bardzo chciał unikać. No niestety odchodzi od stylu rapsodycznego, a Kudliński chciał, żeby ten styl był właśnie miejscem ukształtowania się nowego teatru narodowego. No było już za późno, zdecydowanie. Takim dużym zgrzytem były dziady na 20-lecie teatru rapsodycznego w 1961 roku, gdzie Kudliński zamiast jubileuszowej wiązanki, tak się też nazywał tekst, napisał, co o realizacji Kotlarczyka myśli. Pokłócili się strasznie i jeszcze po latach Kotlarczyk nie mógł zrozumieć, dlaczego tak niby zaprzyjaźniony z nimi Kudliński ośmielił się podnieść rękę na ten teatr. Wydaje mi się w tym kontekście, że rodowód polskiego teatru nie należy czytać jako manifest. To był testament. To był testament, ale też nie ostatnia wola. Bo Kudliński nie był kimś, kto chciałby wymyśleć jakąś karkołomną, anachroniczną konstrukcję i powiedzieć, dobrze, to teraz niech przyjdzie realizator i to zrealizuje. Próbował to robić przed wojną i w trakcie. Różne czynniki złożyły się na to, że nie wyszło. Może i tak by nie wyszło, ale próbował. No, ale był to zapis tych myśli, które były nie do realizacji. Jednym takim promyczkiem, który wydawało się, że może i to jeszcze właśnie w takim trochę ciekawszym, żywszym kształcie niż ten taki, nie wiem, powiedzielibyśmy nudny teatr rapsodyczny z dzisiejszej perspektywy pewnie, to takim promyczkiem dla Kudlińskiego był Jerzy Grotowski. Kudliński dosyć szybko, kiedy jeszcze nie wszyscy krytycy na Grotowskim się poznali, już mu towarzyszył, już oglądał spektakle i to właśnie od Kudlińskiego pochodzi to, co to określenie, które weszło w jakiś tam sposób do dyskursu o Grotowskim, czyli dialektyka, znowu ta dialektyka ośmieszenia i apoteozy. Kudlińskiego oczywiście interesowały realizacje romantyków i neoromantyków przez Grotowskiego. Ostatecznie zraził się. Pamiętajmy, ile, znaczy nie chcę tu stosować takiego ageizmu, ale no był już dojrzałym człowiekiem. Mimo to interesował się teatrami studenckimi, mimo to interesował się Grotowskim, ale jednak dla niego było to za dużo. Grotowski, przekroczywszy granice teatru, już nie podobał się Kudlińskiemu. Kudliński chciał, żeby to był eksperyment, ale który się ostatecznie ustateczni. Żeby ten bunt gdzieś tam osiadł, ustatecznił się i nie wyszedł poza takie mało bezpieczne ramy. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że tym spełnieniem idei Teatru Narodowego był Teatr Nasz. Okazał się ostatecznie nieudany. Dzisiaj ślady możemy
chyba tylko w Teatrze Klasyki Polskiej odszukiwać ślady takiego realizacji repertuaru klasycznego, wielkiego, może też romantycznego. Zresztą Teatr Klasyki Polskiej działa tak, jakby się naczytali właśnie rodowodu, ponieważ kolejne premiery dokładnie są odzwierciedleniem tego, co Kudliński proponuje. No i możemy to znaleźć w edukacji, w polskiej oświacie. Jako się rzekło, pisuję do głosu nauczycielskiego, jestem tam autorem takich też kilku odcinków w cyklu o teatrze dla nauczycieli. Oczywiście też i tu w Instytucie Teatralnym są świetne inicjatywy i pojawiają się szkoły, uczniowie i nauczyciele zaangażowani, ale musimy pamiętać, że teatr w wielu szkołach w polskiej oświacie to jest jednak świątynia sztuki, to jest jednak galowy strój i to jest wielki repertuar, do którego trzeba podchodzić jakoś tam na kolanach. Myślę, że możemy zapomnieć o idei stylu narodowego, chociaż w kontekście tego performansu Dziadów może coś jeszcze dałoby się połączyć, może trochę na siłę, ale nie zapominajmy o postaci tak ciekawej, która łączyła w sobie konserwatyzm i chęć eksperymentowania, która łączyła w sobie bycie teoretykiem, ale jednocześnie bycie praktykiem, bycie człowiekiem, który chce sprawdzać samodzielnie to, co wymyślił. Dzięki.